Cześć moi drodzy, witajcie na kawie z e-services. Mamy czwartek i wybiła godzina dziewiąta. Ja nazywam się Łukasz Popiół. Łukasz Wrotecki. Witamy serdecznie. Cześć Łuki. Słuchajcie, dzisiejszym tematem będzie Revego. Na temat Revego myślę, że już co nieco słyszeliście, ale dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć po prostu o tym, z czym to się je i gdzie można to zastosować. No właśnie, pytanie, jak myślisz, gdzie można byłoby zastosować Revego, Łukaszu? Mówiąc o Revego, nie ma co ukrywać, że nie jest to produkt dla ludzi, którzy nie dysponują większym budżetem. Mhm. Natomiast sam fakt, że ktoś dysponuje dużym budżetem, jeszcze nie świadczy o tym, że ma pełną głowę pomysłów. Oczywiście. I moglibyśmy spróbować sobie przedyskutować, gdzie te rozwiązania znajdą miejsce. Jasne, jasne. I takim pierwszym rozwiązaniem, które przychodzi mi na myśl, to na przykład garderoba. Bardzo dobry pomysł. W sumie przestrzeń, której nie zawsze trzymamy porządek, tak jakbyśmy tego oczekiwali, a w momencie, kiedy goście do nas przychodzą, no i rzeczywiście chcemy niektóre rzeczy ukryć, albo nie do końca chcemy je pokazywać, to w takich momentach warto byłoby właśnie to zakryć i mieć problem z głowy, że tak powiem. Tak, zdecydowanie. Myślałem sobie o tym też, że przestrzenie kuchenne chociażby też byłyby dobrym rozwiązaniem tam zastosować właśnie Revego. To takie miejsce, które otwieramy, kiedy jest rzeczywiście nam potrzebne, a kiedy nie, chowamy i tyle. Tak, kuchnia jak najbardziej. Takie jedno z bardziej popularnych rozwiązań, które przychodzi na myśl. Natomiast ja bym się skupił dziś na takich mniej popularnych, które jakby nie są przychodzące na pierwszy rzut oka. Jakby pomyśleć o takim hobbyście. Mm-hmm. Hobbyście, który ma pieniądze na swoje hobby, mm-hmm. ale niekoniecznie ma dość przestrzeni na to, żeby przechowywać swoje gabarytowe wyposażenie potrzebne do tego hobby, na przykład kije do golfa, no właśnie, rower, wędki. To są sprzęty, które zazwyczaj lądują gdzieś na szafie, albo za szafą, albo w szafie, jeśli tylko mamy dość miejsca w szafie. A tutaj w taki, myślę, całkiem interesujący sposób można by te sprzęty za takim Revego schować. Właśnie. Na co dzień byłoby to zakryte. A w chwili, gdy chcemy sobie zastanowić się nad swoim hobby, możemy to sobie otworzyć, popatrzeć, serwisować sprzęt, pocieszyć się tym. Bardzo dobry pomysł. Przyszło mi na myśl jeszcze jedno rozwiązanie. W momencie, kiedy na przykład jest motel, który, albo hotel, który oferuje śniadania dla gości z samego rana. No oczywiście te śniadania są wyznaczone w godzinach, czyli tam powiedzmy od godziny 7.30 do godziny 10. No i później ten biedny właściciel albo pracownik, który tam pracuje, musi to wszystko chować po skończonej poczęstunku tych gości. A tak naprawdę wystarczyłoby jedno naciśnięcie i cały front nam się zamyka, system kieszeniowy zamyka całą przestrzeń, a kiedy jest potrzeba, to z kolei znowu wieczorem, na przykład w godzinie, kiedy przychodzi pora kolacji, otwiera torowego i jest w stanie znowu częstować gości. Tak, i tu ciekawy poruszyłeś temat, bo zazwyczaj fiksujemy się na tym, że chcemy mieć meble do przestrzeni domów jednorodzinnych, czy też mieszkalnych, ale przestrzenie użytku publicznego w pewien sposób, albo socjalnego, jak tak, na przykład kuchnia pracownicza, czy taki kącik kawowy w biurze, w którym łączymy tę przestrzeń z na przykład recepcją, albo jakąś poczekalnią. I w momencie, gdy jest wykorzystywany taki kącik, to by Revego odsłaniało zawartość, a po skorzystaniu zasłaniamy i estetycznie to wszystko zakrywa. Jedno rozwiązanie jeszcze, jedno zastosowanie jeszcze dodatkowe samego systemu kieszeniowego Revego przychodzi mi na myśl. Co prawda czasy pandemii już na chwilę obecną powoli nam tutaj minęły, ale rozwiązanie bardzo popularne myślę, że dla osób zwłaszcza, które pracują, mieszkają w tym samym domu, w tej samej przestrzeni. Czyli oddzielenie pewnego rodzaju przestrzeni biurowej, gdzie człowiek pracuje na home office, od przestrzeni, w której też de facto wypoczywa. Czyli takie zamknięcie jednej i drugiej strefy sprawia, że jesteśmy w stanie zachować ten przysłowiowy work-life balance. Tak, i tu w tym przypadku
jednym aspektem jest wizualne tego zasłonięcie i zadbanie o estetykę. Drugim aspektem jest zmiana funkcji pomieszczenia i osobnym aspektem jest zadbanie wtedy o tą higienę psychiczną. Mm-hmm, czyli dokładnie. Zamykając miejsce, które wyznaczymy sobie w domu i przeznaczymy je na biuro, mm-hmm. zamykając je, kończymy psychicznie czas pracy. Tak, tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. No dobrze, słuchajcie, kilka zastosowań Rewego, jak na tacy już dostaliście od nas w ten czwartek o godzinie 9. Ja myślę, że warto byłoby naszym gościom pokazać też ten sam system, chociażby w wersji takiej już wizualnej. Więc naturalnie. Pokażę prezentację, dokładnie jak to wygląda. Słuchajcie, znajdujemy się właśnie na slajdzie poświęconym typowo systemowi kieszeniowym Rewego. Puszczę Wam krótką animację, abyście też zapoznali się z tym, jak to tutaj działa i funkcjonuje. Piękna animacja, bardzo lubię. Jest wzbudzająca emocja na pewno. Tak, tak, tak. A propos emocji, myślę, że idąc tym tropem Rewego, to właśnie taki produkt, który w głównej mierze powinien te emocje wywoływać. Bo klient, który kupuje, który decyduje się na zastosowanie Rewego w swojej przestrzeni, to jest klient, który generalnie właśnie ceni sobie te emocje i to przeżycie otwierania i zamykania tego produktu, bo wbrew pozorom, tak uważam i myślę, że Ty też myślisz podobnie, ten produkt no jest produktem, który potrafi wywołać emocje i zaskoczenie przede wszystkim. Zaskoczenie, fascynacje to są takie emocje, które bardzo mocno towarzyszą podczas użytkowania tego produktu. Tak. Wzbudzanie emocji, tak jak wspomniałeś, i chęć przeżycia takich emocji, to jest jeden z tych czynników, który klient, który chce coś więcej od mebla, powinien w tym Rewego znaleźć. Ja sam pamiętam pierwszy kontakt z Rewego i dla mnie pierwszy kontakt z Rewego to zdecydowanie jest takie doświadczenie, o którym potem się opowiada, czy to znajomym, czy rodzinie podczas spotkań towarzyskich. Słuchajcie, widziałem coś takiego, miałem okazję coś takiego przetestować i jest to coś niezwykłego, niezwyczajnego. Coś niezwykłego i w sumie coś takiego, czego generalnie zbyt dużo na rynku jeszcze nie ma. Zwłaszcza w tak dopracowanej formie, w jakiej jest ona dostępna po prostu w firmie Bloom. Ja myślę, że warto też w międzyczasie pokazać Wam właśnie ten slajd, który dla Was tutaj przygotowaliśmy. Są to cztery główne warianty samego systemu kieszeniowego Rewego, czyli od lewej strony patrząc mamy Rewego wersji Uno, Rewego wersji Duo, Uno plus Duo i Duo i Duo. Samo Uno to jest pojedynczy front w tym wypadku. Możesz nas, Łukaszu, na chwilę ukryć, żeby widzowie widzieli rozwiązanie Duo plus Duo. Oczywiście, już to robię. W takiej formie, jak widzicie po prawej stronie, mamy właśnie podwójny front Duo i Duo. Maksymalna szerokość tego frontu w tym wypadku powierzchni użytkowej to jest 2700 mm, odliczając oczywiście kieszeń, która ma wtedy po 150 mm z lewej i prawej strony. Ale myślę, że i tak te 2700 to jest dosyć sporo samej powierzchni użytkowej. Myślę, że nawet tyle wystarczająco, aby rzeczywiście można byłoby to w racjonalny sposób umieścić w aranżacji kuchni, bądź też wystroju pomieszczenia, w którym chcemy to zastosować. Przeszedłeś tu już do konkretów w postaci wymiarów. Takim wstępem w temacie informacji technicznych może być to, że to Rewego ma
całkiem łatwe do zapamiętania takie kluczowe wymiary. Tymi kluczowymi wymiarami będzie wymiar kieszeni, który dla Revego Uno będzie wynosił 100 mm szerokości, dla Revego Duo 150. Może wrócimy na ekran. Tak, 150 mm dla Revego Duo. I to są wymiary zewnętrzne kieszeni w każdym przypadku, bez względu na to, jaki materiał zdecydujemy się użyć na konstrukcję kieszeni. Jest tu pewna dowolność, oczywiście w ograniczonym zakresie, ale ten wymiar kieszeni zewnętrzny jest stały i tu już pierwszy taki do zapamiętania wymiar, który ułatwi potem planowanie różnego rodzaju projektantom. Wymiar wysokości tej kieszeni to jest też dość łatwy do zapamiętania wymiar, około 3 metrów. Tutaj na slajdzie widzimy, że jest to bez 1 mm. Zaczynać się to będzie od 1807 mm i tu warto zwrócić uwagę na to, aby w przypadku, gdybyśmy chcieli Revego zainstalować nad blatem, co jest naturalnie wykonalne, wtedy pomieszczenie musi być odpowiednio wysokie. I tak dla takiego blatu, przykładowo na wysokości 90 cm powierzchni górnej blatu, to pomieszczenie musiałoby mieć około 2710 mm wysokości. Okej, okay. Czyli od średniej wysokości europejskiej średniego mężczyzny 1807, tutaj się uśmiecham troszeczkę pod tym względem, do tych niecałych 3 metrów mamy możliwość zabudowy, to są wymiary kieszeni, moi drodzy. Natomiast jeżeli chodzi o samą szerokość frontu, w tym wypadku głębokość kieszeni to jest 554 do 979 mm, tak jak widzicie to właśnie na naszym slajdzie. Dosyć dużo. Ja się zastanawiam nad tym, czy rzeczywiście, mając tą rozbieżność pomiędzy tym minimalną wysokością naszej kieszeni i maksymalną wysokością, czy to znaczy, że mamy też różne wersje, różne warianty tego Revego? Tak. Taki wariant w postaci zestawu okuć jest wynikiem konfiguracji. Tutaj może już nawet na tym momencie warto wspomnieć, na tym etapie, że pewnego rodzaju próg wejścia mamy dla wykonawców, którzy chcieliby zaoferować swoim klientom Revego. Jest to dostęp do nawiercania z wykorzystaniem jakiejś obrabiarki numerycznej. Czy to będzie nasza maszyna do nawiercania, osadzania okuć, czy to będzie jakaś inna numeryczna, wielowrzeczonowa wiertarka, czy też centrum obróbcze typu CNC. W związku z tym nie ma możliwości nawiercania z ręki, gdyż nie ma żadnej możliwości wyliczenia, gdzie te nawierty znajdą się za pomocą kartki, ołówka i kalkulatora. Stąd od razu informacja, że Revego docelowa konfiguracja będzie powstawała zawsze w naszym internetowym konfiguratorze produktów. Rozumiem. Czyli konieczny must have w tym wypadku to po pierwsze konfigurator produktów, w którym wykonujemy konfigurację systemu kieszeniowego. Po trzecie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić z ręki i generalnie odradzamy wykonywanie tego typu tutaj realizacji z ręki. Maszyna CNC bądź też nasza maszyna Blumowska tutaj da radę. Tak? Tak. Okay, tak. Okay. Tak jak powiedziałeś, wystarczy dostęp do CNC. CNC nie trzeba posiadać, można to zlecić. Okej. Okay. Dobrze, przejdźmy sobie dalej przez kolejny slajd. Zobaczymy, co tutaj dla Was mamy przygotowane. Mamy troszeczkę informacji technicznych. To, o czym wspomnieliśmy, to były wymiary konkretnie samej kieszeni, natomiast patrząc na slajd, który teraz tutaj widzicie, ja nas też może ukryję, to będzie też widzieć, będzie widoczny cały slajd w tym momencie. Okay. Od lewej strony patrząc.
Front od 450 do 900, jeżeli chodzi o Revego Uno, 1350 do 2400 mm maksymalna zabudowa w tym wypadku to jest Uno plus Duo. I takie parametry, o których mówiliśmy też. Podwójne Duo i Duo w tym wypadku to oczywiście szerokość zabudowy od 1800 do 3000 mm. Tutaj pamiętajmy, że w skład tego wchodzi również właśnie ta kieszeń 2x po 150 mm szerokości zewnętrznej. Przestrzeń użytkowa w tym wypadku minimalna to 1350 i maksymalna 2700. Łukaszu, czy coś byś dodał? Dodałbym, że te wymiary, na które patrzymy, to wymiary frontów, bo wymiary kieszeni będą troszeczkę większe i tu mam na myśli wysokość, bo wcześniej padło, że 1807. Tak, to był nie mój wniosek. Okej, dobra, przejdźmy razem zatem dalej, zobaczymy, co tutaj mamy jeszcze. A mamy właśnie te parametry, o których tutaj mój kolega Łukasz wspomniał, czyli wysokości tego frontu, wysokości wagi frontu 1800 do 2980 mm. W tym wypadku producent zaleca płytę o grubości minimalnej 18 do 26 mm grubości. No i maksymalna waga frontu pojedynczego przy wariancie Revego Uno to 35 kg. Natomiast jeżeli chodzi o Revego Duo, w tym wypadku to jest 35 kg razy 2. Ponownie ukryję kamerkę naszą, abyśmy tutaj widzieli dokładnie ten slajd. Czyli podwójny front to jest 2 razy 35 kg, tak jak wspominałem Wam wcześniej. Revego Uno do 900 mm. Czyli zobaczmy, że takie Revego Uno świetnie sprawdzi się tam, gdzie wielu wykonawców usilnie próbuje umieścić drzwi na zawiasach. Mm-hmm. Przekraczając 600 mm, wychodzimy już z branży okuć meblowych, wkraczamy w obszar branży okuć budowlanych, a tutaj Revego pozwala do 900 mm bez 2 mm zrobić nam jedno skrzydło drzwi. No tak, bo maksymalna szerokość w tym wypadku frontu to jest 600 mm, więc generalnie ogranicza nas ten parametr techniczny. Na standardowych zawiasach, dokładnie. Tutaj nie mamy takiego ograniczenia, więc zdecydowanie przejścia na przykład między kuchnią, a chociażby spiżarnią, jak najbardziej jesteśmy w stanie tutaj to zrealizować, także miejcie na to też tutaj uwagę. Ok, wracamy do slajdu i pokażemy też, co mamy dla Was przygotowane jeszcze z tych takich parametrów technicznych. Z informacji najważniejszych myślę, że to byłoby tyle. Warto byłoby też przejść teraz do samego konfiguratora i pokazać Wam sam system drzwi kieszeniowych. Łukaszu. Tak, a myślę, że zaczęlibyśmy od tego, żeby pokazać użytkownikom, jak za pomocą serwisów dotrzeć do większej ilości materiałów na temat Revego. Z pomocą marketingowej biblioteki multimedialnej. Mhm. Wrócę na chwilę do tutaj głównego widoku e-serwisów i odpalę marketingową bibliotekę multimedialną. I jeśli sobie zaznaczymy kategorię systemów kieszeniowych, to zobaczymy, że mamy 103 zdjęcia, 19 filmów, instrukcje montażu, instrukcje obsługi, ulotki. We filmach zobaczymy zarówno materiały te, które mają taką funkcję reklamową, jak i te, które mają funkcję edukacyjną, czyli filmy dotyczące zarówno montażu, jak i demontażu. Także śmiało można zobaczyć, jak ten proces będzie wyglądał. A dlaczego pokazujemy filmy na temat demontażu, co w naszym przypadku nie jest aż tak często spotykane do tej pory? W przypadku Revego raczej
naturalnym zachowaniem jest złożenie tego rewego jako prototypu za pierwszym razem, żeby, na stolarni, tak, żeby zobaczyć sobie, czy to rozwiązanie działa tak, jakbyśmy oczekiwali, żeby to działa tak, jakbyśmy oczekiwali, i czy jesteśmy przygotowani do tego, żeby chociażby pod kątem wszystkich otworów, które chcielibyśmy, technologii łączenia półki stałej pomiędzy kieszeniami i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie zrobić prototyp z jakichś płyt odpadowych, czy o wiele tańszych niż te, które klient sobie zażyczy, być może w jakimś unikatowym dekorze. No a raczej niespotykane byłoby po produkcji takiego prototypu pozbywanie się okuć. No zdecydowanie. Zatem sposób demontażu jest tutaj też zaprezentowany. A myślę, że duża część z Was tutaj, bardzo często też stolarze tutaj montują, z tego co słyszałem, na szkoleniach przychodzą, to montują w ten sposób, że po prostu na stolarni montują korpus, nawet składają często fronty, streczują to i przewożą. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię transportową, to musimy pamiętać, że kieszeń i fronty przewozimy osobno, montujemy kieszeń i montujemy z fronty na stolarni, a później to wszystko razem do klienta po prostu przewozimy. Tak, taka jest koncepcja nasza, jeśli chodzi o samo istnienie i funkcję tej kieszeni. Kieszeń ma powstać na stolarni w warunkach, gdzie jesteśmy do tego przygotowani pod względem narzędzi, miejsca, i klient nie stoi nam nad głową, patrząc na ręce, czyli w takich komfortowych i powtarzalnych warunkach możemy sobie tą kieszeń złożyć. Podobnie fronty, i wtedy dopiero jedziemy na realizację. Na tej realizacji powinny znajdować się już zabudowa, którą chcemy zamknąć lewego, i wtedy kieszenie montujemy do tej zabudowy też. Ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo nikt z nas de facto nie lubi, jak ktoś nam patrzy na ręce, zwłaszcza kiedy jesteśmy na realizacji u klienta, albo dopytuje się jeszcze o milion innych rzeczy, także zdecydowanie takie rozwiązanie jest przez nas rekomendowane. Tak. Odnośnie kilku inspiracji, które wspomnieliśmy na samym początku, można sobie zdjęcia czy materiały marketingowe na ten temat poprzeglądać. Chociażby taka inspiracja tutaj kuchenna. Obok mamy inspirację biura w domu. Tu jakiś taki właśnie być może restauracyjny kącik. I jest kącik tego hobbysty. Niestety chwilowo przeciążyliśmy tutaj łącze, no ale zobaczmy, może się uda coś tu pokazać więcej. Jest dwa razy rewego duo i mamy całkiem przyjemnie zorganizowaną przestrzeń kuchenną. W ogóle ciekawa realizacja, ponieważ te fronty po lewej, po prawej stronie są całkowicie w innej kolorystyce. Pewnie ten front rewego sam w sobie, który się zamknie, będzie oczywiście też spójny, aczkolwiek ten środek w ogóle na mnie robi duże, duże wrażenie, bo on jest całkowicie inny. To jest jakby, mam wrażenie, w ogóle inna przestrzeń, która znajduje się wewnątrz, no coś niesamowitego dla mnie. Piękny kontrast. Przy zamkniętym mamy... To robi efekt wow, naprawdę. Tak, robi efekt wow. Gdybym zaprosił kogoś do domu i coś takiego bym pokazał, naprawdę to mogłoby zrobić niezłe wrażenie. Masz rację. Zamykając mamy takie wyciszenie, tak. A otwierając coś tu do nas krzyczy, ale krzyczy w taki sposób, że... Genialne. Że osiągamy efekt wizualny wow. Pokaż więcej, bo aż jestem ciekaw. Tutaj realizacja typowy home office, tak, kącik domowy, tak. Myślę, że nikt by nie odmówił, gdyby miał tak mieć wyposażone biuro w domu. Jedyne co, to bym krzesło zmienił na z oparciem na bardziej wygodne. A tutaj jest może pole do popisu dla jakiegoś nowego produktu, krzesła z oparciem, ale składanym na czas. No właśnie. Umieszczenia go pod biurkiem. Tutaj zaprezentowany jest kącik socjalny, na przykład w biurze czy małej restauracji.
A kącik sportowy, bo mówiliśmy też o sporcie, mamy duo i duo. Tak, i tutaj miejsce na wyposażenie do uprawiania sportu, czy też do uprawiania jakiegoś hobby. Tutaj, czy to wędki, czy to kije do golfa też. Też jest tak, to też jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Przyjeżdża sobie pan, czy raczej pan, bo to są raczej męskie ubrania, ma całą garderobę, wszystkie ubrania, bielizna, t-shirty do góry sportowe, koło zapasowe, schowane wewnątrz kask, elegancko zamyka całą przestrzeń i rzeczywiście, jeżeli nie ma garażu, to też takiego może sobie schować. Rower pewnie nie jest tani, więc nawet jeżeli ma garaż podziemny, no to raczej nie chciałby go tam trzymać, a taki gravel pewnie też swoje kosztuje. Zdecydowanie przestrzenie na wyposażenie hobby w domu to powód niejednej dyskusji cięższej. No właśnie. A po co się narażać? A po co się narażać? Można sobie coś takiego zorganizować i nie kłuje w oczy. Nie kusić losu. Dokładnie. Dobrze. Chwilę sobie pożartowaliśmy. Teraz przejdziemy już do konkretów w temacie omówienia. Jak coś takiego osiągnąć? Jak sprawić, żeby ta realizacja powstała. Revego będziemy mieli dostępne, a w zasadzie wszyscy powinni mieć już dostępne w konfiguratorze produktów w zakładce systemy kieszeniowe. Uruchamiam konfigurację i jako panel startowy wyświetla mi się tutaj ekran, na którym albo mogę natychmiast przejść do uruchomienia konfiguracji, albo najpierw skorzystać z tego, że na tym ekranie mam wyświetlonych wiele różnych informacji na temat Revego i to jest następne źródło wiedzy i informacji. Także już próbując skonfigurować swoje pierwsze Revego, na tacy mamy podanych kilka informacji kluczowych, które by się tutaj przydały, żeby to zaplanować, chociażby takie gabaryty zewnętrzne. Przechodząc do konfiguracji, zacznijmy omawianie tego, jaką przyjąć strategię. Bo projektując Revego, Łukaszu, musimy sobie na samym początku odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Czy jesteśmy ograniczeni wymiarami zewnętrznymi i zabudowę, którą będziemy mieli w Revego, chcemy mieć jako wynik? Czy to właśnie wymiar tej zabudowy jest nietykalny, a wymiar kieszeni i wymiar zewnętrzny będzie wynikiem? Czyli albo obudowujemy Revego coś, co mamy w środku, albo umieszczamy go po prostu wewnątrz, a później dopiero zabudowujemy, tak? W ten tak, sposób. Tak. Okay. Czyli albo, troszkę parafrazując to, co powiedziałeś, albo obudowujemy Revego coś, co jest dla nas kluczowe, albo wypełniamy wnękę. Albo wypełniamy wnękę. Okej, okay. Tutaj też są, widzę w konfiguratorze, takie dwie opcje, tak? Dokładnie. Jest konstrukcja wnękowa i konstrukcja wolno stojąca. I w chwili, gdy dokonamy tego wyboru, mamy delikatną różnicę w definicji tych parametrów, które tutaj się znajdują. Zobaczmy, że na ten moment mam szerokość wewnętrzną rozwiązania od 350 do 2700. I tutaj jest właśnie ta konstrukcja wewnętrzna kluczowa, gdy wybiorę opcję konstrukcji wolnostojącej. A jeśli wybiorę, że mam konstrukcję wnękową, to tutaj wymiarem, który będzie definiował moje rozwiązanie, będzie wymiar zewnętrzny od 450 do 3000 mm. Czy tu jest ten parametr 3000 albo 2700 względem tego, co wybieramy, to możemy... Dokładnie. Wtedy pokazuje opcję. OK. I w tym konfiguratorze dotyczącym konfiguracji Revego trochę nam się to różni od tego, co do tej pory wszyscy mogą kojarzyć w konfiguratorze. W tym miejscu, jeśli zdefiniujemy szerokość, wysokość i głębokość zabudowy, to program traktuje to jako parametr niezmienialny i będzie się trzymał tego wymiaru
Więc zdefiniowanie tutaj tego wymiaru to rozwiązanie dla tych, którzy chcą coś ustalić na stałe i są tego wymiaru pewni. Czyli znów tutaj szczególnie będzie to dla tej konstrukcji wnękowej, gdzie wiemy, że musimy się wpasować na przykład między ścianę a szafę, ścianę a okno, ścianę a parapet i tak dalej. Nie? Zatem to samo, ale inaczej, istnieje możliwość zostawić te pola puste, żeby one były wynikiem a naszych dalszych działań. Program sam sobie jest w stanie później je przyjąć, tak? Tak, tak. Okay. No i załóżmy, że mamy konstrukcję wnękową, tak jak na tej wizualizacji, którą widzieliśmy, mielibyśmy obok jakąś zabudowę. I fronty tej zabudowy są bliskie 60 cm, więc przyjmijmy taką strategię, że dla tego rewego też chcielibyśmy, żeby powstały nam fronty 60. Fronty 60. Dobrze. Słuchaj, mam propozycję. Ja sam jeżdżę rowerem i sam nie mam często gdzie trzymać wszystkich takich rzeczy sportowych, więc zróbmy taką realizację, żeby ona też u mnie się zmieściła. 60 myślę, że są dobre rozwiązaniem. To by było 240 wtedy, tak? Powinien albo dojść. 180. Albo 180. Akurat tyle miejsca jest, więc można zrobić. Tak, dobra. To przyjmijmy, że będzie to 180 i zrobimy duo plus uno. Okej, jasne. A jak u Ciebie z wysokością? Bo może sobie w takim wypadku zdefiniujemy tą wysokość pomieszczenia jako max. 2,60 to taki standard, który jest raczej przeważnie. Zróbmy tak, żebyśmy mieli na przykład wersję do 2,40, 2,40 m. Dobrze, to wpiszemy tutaj 2,400 i zakładamy, że tego wymiaru nie przekraczamy. Natomiast pozostałe zostawimy sobie, bo chcemy, żeby tą szerokość zabudowy osiągnąć jako wynik pochodny zdefiniowanych przez nas frontów. A głębokość zabudowy tutaj z kolei priorytetem dla nas będzie, żeby po zamknięciu te fronty schowały się w kieszeni. Tak. Jak najbardziej, jak najgłębiej. Zatem ta głębokość też będzie wynikiem pochodnym od szerokości frontu, bo naturalnie nie jesteśmy w stanie w kieszeni schować szerszych frontów niż ta kieszeń ma głęboko. Czyli on nie może być płytsza niż 600. Jeżeli fronty pojedyncze byśmy mieli 600, to nie może być płytsza, plus oczywiście dystans i trawers z tyłu za kieszenią, który musimy też uwzględnić pewnie. Tak. To jeszcze w odpowiednim miejscu omówimy, ale tak na szybko licząc, kieszeń jest plus minus 100 mm głębsza niż szerokość frontu. Rozumiem, okej. Ze wskazanych przez nas parametrów mamy do wyboru kilka rozwiązań. Z uwagi na to, że nie podaliśmy szerokości zabudowy, no to mamy w zasadzie wszystkie możliwe rozwiązania. Jest to duo lewe, duo prawe. Decydując o tym, czy chcielibyśmy duo i uno, to decydujemy, po której stronie które. No to pewnego rodzaju dowolność jest. To ja wybieram uno plus duo. Czyli z lewej strony mamy front pojedynczy, a z prawej strony podwójny. Dobrze. I tu zobacz, szerokość zabudowy od 1350 do 2400. Te wszystkie kafelki mamy dostępne tylko dlatego, że nie podaliśmy programowi, o jakiej szerokości mówimy. Okay. Więc stąd decyzja należy do nas. Rewego może zaczynać się od ziemi, przepraszam, od podłogi, albo może zaczynać się od jakiegoś dowolnego punktu. Myślę, że takim rozwiązaniem, które sprawdziłoby się u Ciebie, jeśli chciałbyś trzymać tam rower, no to raczej, żeby zaczynało się od podłogi. Jasne, jak najbardziej. Grubość boku kieszeni i tu spójrzmy, między 15 a 19 mm należy się zdecydować. Ja proponuję zrobić to z 18 mm płyty biurowej. Czy taki standard w Polsce? Dalej przechodzimy. Po wybraniu produktu
już teraz troszkę bardziej szczegółowe informacje. Zaczynamy od definicji szczeliny i pierwszą szczeliną, jaką należy zdefiniować, jest szczelina górna. Zobaczmy, jak rozumiana jest ta szczelina górna. Ona jest rozumiana jako odległość końca frontu od końca kieszeni. Ale zwróćmy uwagę, że kieszenie jeszcze połączone są łącznikami. W zasadzie kieszeń, czyli boki kieszeni połączone są łącznikiem. I ta szczelina górna wcale nie oznacza odległości na przykład od sufitu. Mhm. Zatem chcąc mieć odległość frontów od sufitu najmniejszą, to zdefiniuję sobie jako 0. Jasne. Szczelina dolna z kolei oznacza odległość między końcem frontu a końcem kieszeni na dole. I to też nie jest odległość od podłogi. Mhm. Jeśli chcielibyśmy poznać odległość od podłogi, musimy doliczyć 3 mm grubości tego łącznika. Czyli tam znajduje się element łączący konstrukcyjnie całość kieszeni. Dokładnie. Zatem tu znów, jeśli chciałbym mieć minimalną możliwą do osiągnięcia szczelinę, no to wpisuję ten wymiar 7, co łącznie da mi 10 mm od podłogi. Grubość przegrody. Tutaj domyślnie pobrana jest ta grubość, którą wykorzystaliśmy na konstrukcję kieszeni, bo zakładamy, że robimy to z tej samej płyty, a to jest wymiar półki, która znajdzie się między kieszeniami. Grubość blendy szyny, ta sama historia, tym razem chodzi o wymiar elementu, który nam zakrywa szynę, po której jeździ wózek podtrzymujący front. OK. Zobaczmy, że na podstawie wysokości, jaką zdefiniowaliśmy, i szczelin, wyliczył program wysokość frontu. No właśnie tak spojrzałem, że jest troszeczkę mniejszy niż zakładaliśmy na początku. Nie? Mówiliśmy 2400. Tak. Oczywiście nam to inaczej też pokazał. I teraz wysokość kieszeni to jest wysokość frontów plus szczeliny. Górna szczelina wybrana była 0, dolna 7, to jest 2387. To jest wysokość kieszeni, ale to jeszcze nie jest cała wysokość zabudowy. No tak. Wysokość zabudowy to 2400, bo do tych 2387 musimy doliczyć 13 mm na łączniki. 3 mm łącznik dolny, 10 mm łącznik górny. Okay. I z tego wyszła wysokość zabudowy 2400, czyli ta twoja wysokość sufitu, na którą chcielibyśmy się wpasować. No i teraz jeszcze do zdefiniowania została wysokość wewnętrzna. Ta wysokość wewnętrzna, można sobie tutaj zobaczyć, o który parametr chodzi. Chodzi o parametr LHA, czyli od wysokości kieszeni odejmiemy to, ile przeznaczamy na szynę i półkę górną. I to by było maksymalne, gdybyśmy wpisali wymiar maksymalny, to zmieni nam grubość przegrody na 15 mm. Czyli ja sobie wpiszę maksymalny dla grubości 18 mm i wtedy jest to 2269. Gdybym wpisał ten maksymalny, to z automatu zmieniłby mi grubość przegrody na 15 mm. Nie wiem, czy to by było zrozumiałe? Tak, raczej tak. A w głowie wykonałem tą kalkulację, że aby być w stanie wykorzystać maksimum przy grubości 18, to musiałem te 3 mm z zakresu odjąć. Stąd 2269. Okay.
To mamy zdefiniowane. No i przechodzimy do następnych kluczowych parametrów, tym razem jeśli chodzi o szerokość. Szczelina boczna, którą mamy tutaj pokazaną, to jest nic innego jak ta szczelina, która jest wynikiem odejmowania grubości frontu i nałożenia. Wiesz co, tak myślę sobie, że u mnie szczeliny łącznie są na 2 mm, więc jeżeli byśmy zamontowali Revego obok zabudowy, która jest na przykład po lewej, po prawej stronie, no to tam też mamy po milimetrze, no to plus milimetr, to byśmy musieli tutaj też ustawić ten milimetr, nie? Okej, okay, niech tak będzie. Robimy milimetr na stronę. Prawa szczelina tak samo nam wychodzi na milimetr i ten milimetr to jest minimalna możliwa szczelina. Szczelina środkowa wtedy wychodzi o wartości 2 mm. Tak jak złożymy ze sobą dwa fronty, z których każdy jest pomniejszony o milimetr. I teraz szerokość frontu lewa, jeśli sobie uwzględnimy podane przez Ciebie szczeliny, no to będzie 598, czyli 600 mm minus po milimetrze na stronę. Okay. I szerokość frontu prawa chcielibyśmy, żeby była taka sama. Szerokość frontu lewa, ten parametr odnosi się do tego, jaki ma być front rozwiązania, które znajduje się po lewej stronie. Czyli dla wybranego przez Ciebie przypadku będzie to szerokość tego Revego Uno, a po prawej stronie definiujemy oba fronty Revego Duo, bo Revego Duo fronty ma zawsze symetryczne, identyczne. A, okej, okej. Zastanawiałem się właśnie nad tym, dlaczego nie ma w sumie dwóch parametrów w przypadku Revego Duo, tylko podaje nam jeden, ale to jest zrozumiałe, nie? W takim wypadku. No i teraz pozostało nam jeszcze zdefiniować szerokość zabudowy i ta szerokość zabudowy dla wskazanych szerokości frontów wahać się będzie od 1800 do 1815 i ja tutaj skłaniałbym się przy tym 1800, czyli trzech równych frontów 600 dla wybranego przez nas przypadku. Wtedy szerokość wewnętrzna wychodzi 1550. Czyli odjął nam minus 100 i minus 150. Tak, 250 mm na dwie kieszenie, 100 dla Uno, 150 dla Duo. Okay. Definiując teraz fronty, grubość frontu mamy wskazaną jako 18, też zrobimy to sobie z płyty wiórowej. 18 jako minimum, tu już się zniknął zakres. Oj, przepraszam bardzo. Minimalnie 18 mm, maksymalnie 26 mm. Teraz dla Revego Uno mamy 5 różnych długości nominalnych profili, które będą odpowiadały za ruch w kieszeni. I to będą długości od 450 przez 500, 600, 700 aż do 800 mm. Nałożenie frontu, jakie wynika nam z wybranego tutaj profilu przez program 600 mm, wynosi 13 mm. Ten parametr to jest to, ile front wystaje z kieszeni w pozycji zamkniętej. Czy jesteśmy w stanie go zmienić, na przykład zrobić tylko 7 mm? Tak, natomiast jeśli zmienimy tutaj na 7, to konsekwencją będzie zmiana przez konfigurator wybranego profilu. I tak, aby osiągnąć 6 mm mniej wystawania frontu z kieszeni, musimy zrobić kieszeń głębszą o 10 cm. Także tu w moim odczuciu jest to nieracjonalne. Zatem wróćmy do profilu 600 mm
i wtedy nałożenie wyliczone jest 13 mm. Te 13 mm wystawania względem kieszeni, tu też jakbyśmy sobie wyobrazili, że to miałoby się licować z jakąś zabudową, która byłaby obok, no to jeśli tą płaszczyznę przednią kieszeni zestawimy z korpusem obok, no to ten 13 mm wystawanie frontu sprawi, że nie będzie front wystawał poza następne fronty. No tam mamy blisko 2 cm do dyspozycji, na przykład 18 mm grubości frontu i 1,5 mm szczeliny między frontem a korpusem. Długość prawa, tutaj w Revego Duo mamy 5 profili w długościach 175 mm od 450 do 750 i wybieramy też 600. Następnym parametrem, jaki należy zdefiniować, jest grubość tylnej ścianki kieszeni, która tutaj będzie się wahała od 4 do na pewno nie 429 mm, ale my sobie tu zastosujemy na przykład trawersy z płyty 18. Tak właśnie myślałem, żeby wykorzystać tą płytę, która już tak. Tutaj. I głębokość kieszeni wyliczyła nam się na 718 mm. I te 718 mm skutkuje głębokością zabudowy 738. A głębokość wewnętrzna, tu sobie zobaczmy, co stanie się, gdy wpiszemy, że będziemy chcieli mieć 600. Wtedy program przyjął to za parametr, którego chcemy się trzymać, ale konsekwencją jest zmiana długości profili i zmiana tego parametru wystawania w pozycji zamkniętej. No ja jednak znowu poproszę konfigurator, żeby przerobił mi to na te 13. I tu będę musiał, o, zobaczmy, dla tego parametru 13, tu już mi teraz podał, że minimalna głębokość to będzie 648. I mam zdefiniowane moje głębokości, szerokości i wysokości. Także za chwilę przechodzę dalej do akcesoriów i dodatków. Głębokość kieszeni 718, głębokość całej zabudowy 738, a głębokość wewnętrzna, z jakiej będę mógł skorzystać, to 648. Myślę, że tam rower będzie musiał zmieścić się z kierownicą. Co ty na to? No, zdecydowanie. I teraz akcesoria. Podpórka wewnętrzna. Jeśli mamy przypadek, w którym to Revego jest wysokie i szerokie i przeszkadza nam to, że dolny narożnik frontu się pracuje, tak, jakoś nieodpowiednio pracuje, to mamy możliwość podeprzeć ten front na dole taką składaną nóżką. Tylko oczywiście ona musiałaby mieć o co się zaprzeć. Pod warunkiem, że na dole nie mamy space stepa, tylko mamy zwykły cokół w zabudowie. Tak jest. Następna rzecz, uchwyt włącznika elektrycznego. Są kraje, w których wymagane przez przepisy jest sytuacja, w której nie wolno dopuścić do tego, aby piekarnik pracujący można było zamknąć w jakiejś zabudowie. Przestrzeni czy zabudowie. Stąd my jako producent okuć dajemy możliwość zakupu adaptera, który montujemy na wózku, który jeździ w kieszeni, a firma Hallemeyer
daje styk magnetyczny, który odcina prąd od piekarnika w chwili, gdy jest on zamknięty. Mhm. Nie będzie nam działał wtedy zegarek, ale i tak tego zegarka nie zobaczymy, bo jest zamknięty za front. No właśnie, a przynajmniej dom się nie spali. Także zdecydowanie dobre rozwiązanie. Dla frontów o grubości większej niż 23 mm istnieje możliwość zastosowania ochrony frontów. Jest to taki element, który zabezpiecza przed tarciem i uszkodzaniem frontów na wypadek, gdyby ocierały się z płytą wykorzystaną na konstrukcję kieszeni. Ja poproszę, poproszę. Automatycznie jest on umieszczany na liście zakupów dla frontów od 23 mm. Mhm. Jak ktoś jest bardzo przezorny, to może sobie go dorzucić. No i zobaczmy, Łukaszu, co z tego wszystkiego nam wyszło. Mamy podsumowanie w postaci całej zabudowy jako widok 3D. To mógłbym sobie uruchomić i zobaczyć taką animację. Mhm. Natomiast nie będę obciążał naszego łącza w tej chwili, bo i tak widzę, że jest dość mocno wykorzystane. Mhm. No ale przechodząc do chociażby wykazu artykułów, mam wszystko to, co potrzebuję zamówić, żeby to rozwiązanie zrealizować. Taki wykaz artykułów, jak to przystało na e-serwisy, mogę sobie wyeksportować w formie albo pliku PDF, albo Excela. Mhm. Zarówno wykaz artykułów, jak i rozkroje. I te rozkroje będą dotyczyły płyt, ale też wymiarów szczegółowych elementów do docięcia. Przechodząc dalej do działu planowania i konstrukcji, mam dla swojego rozwiązania szczegóły wyrysowane. Mm-hmm. I tak mam swój wskazany przeze mnie wymiar, jeśli chodzi o szerokość frontu. Mam głębokość kieszeni pokazaną. Tutaj informacja o tym, że odległość od końca frontu do następnej zabudowy, czyli na przykład wyspy, musi być minimum 300 mm. Co prawda to i tak za mało, żebym się zmieścił stojąc w tej przestrzeni pomiędzy wyspą a otwartym frontem, ale to jest takie skrajne minimum raczej po to, żeby nie uszkodzić też właśnie tego produktu, żeby fronty mi się nie uszkodziły. Tak. Nie? Front w trakcie zakładania czy też zdejmowania, gdyby była jakaś potrzeba zdjęcia frontu, no to aby nie było kolizji z czymś innym, musimy zapewnić tutaj te dodatkowe 30 cm. Natomiast 900 mm między zabudową a wyspą to jest też taka to minimum komunikacyjne. Bardzo fajnie. I tak naprawdę stosunkowo szybko to przeklikaliśmy. Nie wyobrażam sobie, gdybyśmy mieli to zrobić z ręki albo nie wiem, z jakąś papier, kartka i ołówek i kalkulator oczywiście, to jest niewykonalne moim zdaniem. A tutaj rzeczywiście mamy raz, że możemy sobie dużo wybrać, możemy sobie też porównać, które parametry. Program sam przewiduje i nas uchroni przed jakąś taką ewentualną pomyłką, więc naprawdę ciekawe rozwiązanie. Ale wspomniałeś o próbie obliczania tego z kartką i kalkulatorem. Zobaczmy, jaką ilością parametrów jest zdefiniowane konkretne rozwiązanie Rewego. Jest to ładnych kilkadziesiąt parametrów, które należałoby wyliczyć, a samo wyliczenie tych parametrów jeszcze wcale nie daje nam lokalizacji otworów. Także chciałbym mieć piątkę z matematyki w szkole średniej i na studiach, żeby po prostu być pewny, że się nie pomylę. Coś, o czym tutaj zaledwie było napomknięte, a tu ładnie mamy pokazane, to
jak wygląda sytuacja w przekroju, jeśli chodzi o okolice szyny. Mamy 100 mm odległości od góry kieszeni do górnej powierzchni półki, plus grubość tej półki. I to jest wymiar, który nam odchodzi z całej wysokości zabudowy, którą moglibyśmy wykorzystać. I to właśnie tutaj dokonywałem tej kalkulacji, ile chciałbym, żeby mieć wysokość wewnątrz. Zobaczmy na ten parametr. 35 mm będzie odległością od krawędzi kieszeni do krawędzi frontu. Następnie. Czy to nie jest też tak, że minimalną odległością, którą przy zamkniętym froncie, którą możemy wykonać zabudowę, jest 35 mm? To jest 35 mm pierwsze, że tak powiem, a kolejne 35 mm musimy zapewnić od frontu do na przykład blatu, który miałby się znaleźć. No właśnie. I to jest ta dostępna głębokość zabudowy, którą możemy wypełnić jakimiś korpusami czy blatem wewnątrz. Rozumiem. Czyli najpierw było 35 mm do końca, od końca kieszeni do frontu, i drugie 35 mm jest od końca kieszeni do rozpoczęcia się zabudowy wewnątrz. Czyli łącznie 70 mm od frontu do na przykład blatu za tym frontem, czy też jakiegoś innego frontu czy korpusu. A to wszystko potrzebne jest na ten ruch tipona, który musimy wykonać. Czyli zdecydowanie, jeżeli na przykład miałbym rzeczywiście Revego z jednej i z drugiej strony i mam tą kieszeń, to biorę po prostu sobie miarę, patrzę sobie od krawędzi mojego korpusu po prostu 35 mm i wtedy wiem, że od tego miejsca jestem w stanie wykonać zabudowę wewnątrz Revego. Tak. Dobra. No i coś, co tutaj zapewne mocno zainteresuje, do czego przejdę za chwilę, czyli wymiary elementów do cięcia, ale zanim to o czym wspominałem. Relacja pomiędzy wysokością frontu 2380, wysokością kieszeni 2387, czyli fronty plus szczeliny, a wysokością całej zabudowy, czyli 2400, które zdefiniowaliśmy na początku jako ten wymiar graniczny, czyli wysokość kieszeni plus łącznik dolny o grubości 3 mm i łącznik górny o grubości 10 mm. Tu wskazane mamy też te szczeliny 7 i 0. Wszystko tak, jak zdefiniowaliśmy w konfiguratorze. Jeszcze... to już omówiliśmy. Tak sobie myślę, że tak naprawdę nie wyobrażam sobie konfiguracji tego produktu, nie mając takiej wizualizacji. Byłoby na pewno ciężko. Naprawdę. Jeżeli ktoś wcześniej, po pierwsze, a nie składał nigdy tego produktu, to uważam, że to jest szansa jak 1 do 100, że mu się uda to złożyć bez konfiguracji tego w e-services. Tak jest. Naprawdę. Zobaczmy, jak wygląda obróbka elementów na wymiar. Mamy wskazane elementy do docięcia. Tutaj jeszcze wizualizacja samego UNO. A tutaj już poszczególne profile. Prowadnica kieszeni górna lewa. Lewa, czyli odnosi się do UNO. I tą docinalibyśmy albo sprawdzilibyśmy, czy ma dokładnie wymiar 643 mm. Następnie jednostka tipon do kieszeni i tą docinając, docinamy od przodu, pozostałe docinamy od tyłu i po docięciu, chyba że cięcie wychodzi w tym miejscu, to przed cięciem odkręcamy ten element, trzyma go jedna śruba. Wysuwamy z tego profilu, wsuwamy w
tą część, która pozostała i będziemy ją wykorzystywać tak, jak pokazują tutaj rysunki. Czyli już po cięciu, a później tak przed tym montażem gradujemy to wszystko elegancko i tutaj wsuwamy i unieruchamiamy całość. Tak. Super. Jest. A tam była też ilustracja z wskazówkami. Pokaż proszę. Sam jestem ciekaw, jakie wskazówki tutaj program, program podpowie. Okucie wyrównujące do frontów. Zalecamy zastosowanie co najmniej jednego okucia wyrównującego, które może wystawać ponad płytę maksymalnie o 3 mm. Czyli fronty do lewego wymagają listew przeciwprężnych, żeby eliminować możliwość wygięcia się frontów. Zobaczmy, co tu jeszcze jest napisane. Mamy informacje ogólne. Mamy informacje o tym, że potrzebne są maszyna CNC lub tak. Minipress Top z Easy Stickiem Bluma. Konieczność wykonania wierceń poziomych oraz wiercenia pod szynę. No tak. Wycięcia pod szynę. Wycięcia pod szynę, no tak. Do wierceń poziomych, czyli tych w czole płyty, będziemy oferować wzornik wiertarski lewego i to jest jedyny wzornik wiertarski, jaki do lewego będziemy oferować. Do wierceń poziomych, pionowych nie będzie. I tutaj następna informacja. Między szynami mamy sporą rozpiętość, zatem zalecamy zastosowanie trawersu w odległości minimum 170 mm od przodu, żeby to już było za szyną. To też jest ważna kwestia, bo w sumie mówi to o tym, że do szyny, która znajduje się na samej górze, która trzyma lewego z jednej, z drugiej nie, strony... Nie do szyny, do przegrody. Szyna jest z przodu, za nią robimy trawers na przykład pionowy, w którym unieruchamiamy całą konstrukcję, czyli wieniec górny naszej zabudowy. Tak. Do samej szyny nie mocujemy nic więcej, dokładnie, oprócz samej konstrukcji kieszeni z lewej i prawej strony. Nie? Tak. I ta półka, która zaistnieje pomiędzy kieszeniami, no to też należy przewidzieć, w jaki sposób chcielibyśmy połączyć ją z kieszeniami, bo to już jest do decyzji wykonawcy. No i tak jak wspomniałeś, brak mocowania elementów do szyny. Do szyny nie montujemy nic. Ja myślę, że z naszym konfiguratorem e-services rzeczywiście konfiguracja tego produktu nie jest aż tak przerażająca, jakby mogła się wydawać na pierwszy rzut oka. Tak naprawdę jest to udzielenie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań, a to konfigurator występuje w formie tego, kto te pytania zadaje. Tak, dokładnie. Nie? I w jaki sposób też podpowiada po prostu, co i jak my tylko definiujemy to, co chcielibyśmy tutaj nanieść, w jaki sposób chcielibyśmy tą przestrzeń zaaranżować. No i tyle. Łukaszu, konfigurator już wie, jak wygląda to Revego, ale czy my wiemy? Czy my wiemy? Zobaczmy jeszcze dokumentację, która powstaje. Mamy w zakładce eksport przy zaznaczeniu PDF-a i minimum rysunków produkcji, a możemy pozaznaczać jeszcze inne dodatkowe informacje. I w chwili, gdy kliknę pobierz, generuje mi to dokumentację w formie papierowej, znaczy elektronicznej, którą mógłbym sobie wydrukować, wtedy stanie się formą papierową. Otwieram plik. Jest nasze Revego. I w tym momencie formatka po formatce mam wskazane wymiary umiejscowienia otworów. Powiększmy może troszeczkę, żeby było lepiej widać tutaj. O, super. No, rzeczywiście jest trochę tego. Tak. Element po elemencie mamy te
formatki opisane dokładnie. W ogóle, nie? Wszystko tutaj jest po kolei, co i jak. Tak. Natomiast ta dokumentacja może posłużyć nam za źródło do kontroli poprawności, bo kluczowe to dane CAM dane jeśli chodzi o programy do nawiertów w formatach najbardziej popularnych producentów maszyn do nawiercania. To jest zdecydowanie dobra informacja. Tak, pojawia się to po raz pierwszy w Revego. I po skonfigurowaniu produktu w naszym konfiguratorze mamy prawie wszystkie informacje, które potrzebujemy, żeby takie rozwiązanie powstało. Coś, czego brakuje, to nawiertu pod okucia wyrównujące. To już musimy zdecydować i przygotować taki nawiert, uwzględniając okucia wyrównujące różnych producentów, które chcielibyśmy zastosować. Znaczy konkretnego producenta. Czy mówisz o tych listach listwa przeciwprężnych. Tak. I konstrukcja tej górnej półki. Aha, rozumiem. Czyli tu też musimy już na własną rękę zdecydować, jak przygotować. Czy to będzie konstrukcja na jakieś mimośrody, czy może na jakieś złącza wykorzystujące niewidoczny montaż. Ale z tym generalnie jakiejś większej filozofii nie powinno być. Tutaj najważniejsze to, co jest dotyczące Revego, mamy w samym konfiguratorze i generalnie powinniśmy sobie ze spokojem z tym poradzić. A, i jeszcze jedna rzecz, której konfigurator nie generuje. Nie generuje sposobu montażu ścianki tylnej. Jeśli wybierzemy ściankę tylną 4 mm, no to on wtedy uzna, że będziemy ją wpuszczać. Jeśli wybierzemy 18 mm, to tam już do nas należy przygotowanie odpowiednie konstrukcyjnie. No ale są to jakby te kwestie, które tu już zrzucamy w pewien sposób na doświadczenie wykonawcy. My ze swojej strony zapewniamy wszystko to, co mogłoby być zagwozdką i nowością. Okej. No dobrze. Mam nadzieję, że ten odcinek dla Was był jak najbardziej ciekawy. Łukasz, czy coś na koniec jeszcze miałbyś do dodania przy naszej kawie z e-services? Zdróweczko. Myślę, że co chciałbym dodać? Tak. Jeśli ktoś z osób, która nas ogląda, albo do której uda nam się w ten czy inny sposób dotrzeć, chciałby swojemu klientowi zaproponować Revego, ale obawia się tego pierwszego montażu, zastanawia się, jakby to wyszło. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi doradcami techniczno-handlowymi i za ich pośrednictwem do zapisu na szkolenia. Nie ma żadnych przeszkód, żebyście pierwsze swoje Revego zmontowali u nas pod okiem specjalistów. Śmiało. Zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, zwłaszcza jeżeli rzeczywiście macie dużą ochotę na wykonywanie tego typu realizacji, jeżeli Wasz klient chce coś takiego u siebie stworzyć. Nie bójcie się, my jesteśmy tutaj po to, aby Wam z tym wszystkim pomóc, aby Wam wytłumaczyć. Przyjeżdżając tutaj do nas na szkolenie do Jasina, do siedziby firmy Bloom, tak naprawdę dostaniecie masę informacji nie tylko związanych z samym montażem, ale również z pełną regulacją tego produktu. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy w imieniu wszystkich trenerów tak naprawdę. Dokładnie tak. Natomiast jeśli macie ochotę Revego zobaczyć na żywo, to już dzisiaj zapraszamy na nasze stoisko na targach
Warsaw Home. Dokładnie. Słuchajcie, jednocześnie też zachęcamy Was do tego, abyście w komentarzu pod tym filmem, pod naszym webinarem wpisywali wszystko to, co przyszło Wam do głowy. Na bieżąco postaramy się też odpowiadać na Wasze pytania. Dodatkowo oczywiście możecie oczywiście pisać, o czym chcielibyście zobaczyć webinar następnym razem. Na razie nie będę zdradzał więcej szczegółów, chociaż chciałbym tak wrócić troszeczkę do korzeni, jeżeli chodzi o kolejny temat naszego webinaru, ale o tym dowiecie się troszeczkę już później na samej stronie Bloom Polska. Moi drodzy, dzięki wielkie za dzisiejszy wspólnie spędzony czas, za dzisiejszą kawę. Dzięki również. Łukaszu, myślę, że to był naprawdę owocny webinar i mam nadzieję, że dla Państwa również dowiedzieliście się czegoś całkowicie nowego, czegoś, czym wcześniej być może nie mieliście też do czynienia. A przy okazji dajcie znać, jak Wam podobała się forma przekazywania treści za pomocą rozmowy dwóch prowadzących. Dokładnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Dzięki, Łuki. Dzięki.